Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam na początek pokazać kartki, jakie zrobiłam w tym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dwie kartki już oddałam, więc zobaczycie ich zdjęcia. W tym roku stawiałam na proste kartki. Tutaj mamy, widzicie, wyembosowaną kartkę, troszeczkę pół perełek. To taka prosta kartka, przyznam szczerze, że inspirowałam się troszeczkę internetem. Ja nie lubię robić kartek bożonarodzeniowych, naprawdę, to jest dla mnie jakaś katorga. No ale kilka zrobiłam. To jest również kartka, którą się inspirowałam internetem. To są jeszcze embosy od Emmy. Ten był od Moniki. Tutaj mamy z wykrojnika choinkę od koleżanki z pracy. Dziękuję, Aniu. Tutaj mamy kolejną kartkę. To też taka inspiracja z internetu, ale troszeczkę inaczej zrobiłam. Ten papier jest bardzo piękny. Cały zestaw takich papierów w Auchanie kupiłam. One się pięknie błyszczą. A to jest pianka brokatowa, ona jest troszeczkę grubsza. Tutaj mamy karteczkę z gorczyszką. Tutaj z magnolią, jak wiecie, uwielbiam magnolię i nie mogłam sobie odmówić tego, żeby sobie kupić magnolię świąteczną. Tu mam jeszcze jedną pokolorowaną. Łapię ostrość, nie chcę łapać. Taką z owieczką. Także tutaj jest magnolia, poisencja robiona też przeze mnie z wykrojnika, ale o tym w innym filmie. I kolejna karteczka. Taka sypiąca się. I chciałam zrobić jeszcze dwie karteczki, które chciałam tutaj zrobić razem z Wami.
wygląda tak. Błyszczy się. Trochę dodamy kolorytu. O. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za to, że mogłam zrobić te dwie karteczki. Do zobaczenia, pa, pa.